Po wielu latach wstrzymanej sprzedaży mieszkań miasto zamierza w tym roku wznowić zbywanie lokali należących do zasobu komunalnego Suwałk. W środę Rada rozpatrzy dwa projekty uchwał dotyczące zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. W zasobach miasta znajduje się niemal 2200 mieszkań. Ponad 1200 z nich spełnia określone jakiś czas temu przez miasto warunki kwalifikujące je do sprzedaży. Przede wszystkim miasto chce uniknąć sytuacji, w której w budownictwie komunalnym na skutek sprzedaży lokali powstawałyby kolejne kłopotliwe wspólnoty mieszkaniowe. Te wspólnoty mają określone problemy, co chodzi o chociażby zgodę w zakresie jakichś remontów i tak dalej, modernizacji, termomodernizacji tych budynków. Dlatego też założyliśmy, że będziemy sprzedawali mieszkania tylko w tych budynkach, w których już te wspólnoty są. Nie będziemy również sprzedawali mieszkań w budynkach zabytkowych. Do ratusza wpłynęło niemal 350 wniosków z deklaracją zakupu komunalnego mieszkania. W tym roku i w dwóch następnych latach będziemy sprzedawali po 100 mieszkań. Wstępnie szacuje się, że średnia cena metra kwadratowego komunalnego lokum wyniesie około 3000 zł. To w Suwałkach atrakcyjna cena, a tę atrakcyjność podnoszą dodatkowo systemy bonifikat. Prawo i Sprawiedliwość złożyło tutaj projekt uchwały takiej, który mówi, że minimalna bonifikata to 50%, a za każdy rok najmu powyżej 10 lat ma się dodatkowy procent bonifikaty aż do 80%. Propozycja ratusza natomiast zakłada 50% bonifikatę dla osób zasiedlających mieszkanie od 10 do 20 lat, 60% bonifikaty dla tych ze stażem zasiedleniowym do lat 30 i 65% dla osób, które wynajmują mieszkanie komunalne ponad 30 lat. W ocenie prezydenta przy aprobacie rady dla alternatywnego projektu złożonego przez PiS ubytek dochodów miasta byłby znaczny. Wartość bonifikat obliczonych według propozycji PiS wyższa byłaby o około 1 000 000 zł, ale w konsekwencji przychody miasta ze zbycia mieszkań w skali roku byłyby niższe o podobną kwotę. Już w środę dowiemy się, który z projektów zyska aprobatę Rady Miejskiej.